Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. W dzisiejszym odcinku jestem w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego i znalazłem jakąś jaskinię. Nareszcie, coś kurwa dobrego. Wejść tutaj jest trudno, bo jest to pod skosem. Zobaczcie, jest jaskinia. Kurwa. Sorry, za przekleństwa. Ale woda musiała wymywać ścianę. Ja pierdolę. Sorry za przekleństwa. Zobaczcie, jak wymyta woda wymyła to. Zawaliście. Wejdziemy sobie do środka. Ale czuć klimat. O. Fajnie, fajnie. Czekajcie, zastopuję, wyjmę sobie latarkę. Okej, słuchajcie. Mam ze sobą latarkę. Więc będzie zajebiście wszystko widać. Jak wy zresztą mnie widzicie. Dobra, ludzie, idziemy dalej. Wystarał wam się jakoś tu doświetlić. O kurwa! Powiem szczerze, kurwa, jeszcze to się tam ciągnie głębiej. Zobaczcie, powoli będę przesuwał. Zobaczcie, jak zajebiste jest to miejsce. Mamy tutaj takie obrywy skalne, że jakby to się teraz obrywało, to po mnie nawet nie mają co zbierać. Podejrzewam, że nawet nikt by nie chciał mnie stąd wyciągać, tylko by mnie tu w pizdu zakopali. Ale wiecie, pożartować sobie można. To jest skała wapienna, więc woda to wypłukuje jak cholera. Dobra, wiecie co, zejdziemy sobie niżej. Jak ja lubię takie ekstremalne wyprawy, że coś się dzieje. Ja pierdziele, jeszcze niżej. Powiem tam tak, że uważajcie na to, o kurde, jak tu zimno. Powiem wam tak, słuchajcie, różnica temperatury to jest ponad 20 stopni. Czuję wyraźnie, aż mnie telepnęło teraz do tyłu. Tak, ważna uwaga, jeżeli tu schodzicie, bierzcie sobie liny. Najlepiej liny, latarki czołowe i jakieś wyposażenie. Ja to mam czołówkę i liny nie mam, bo nie potrzebuję. Ja sobie stąd wyjdę. I uważajcie, jak stajecie. Każdy niewłaściwy ruch może skończyć się złamaniami. Tak jak ja tutaj. Ja to mogę, bo ja jestem niezniszczalny i mnie nic nie ruszy. Ale tu wali. Zobaczcie. To jeszcze tam dalej się ciągnie. Powiem wam tak, tam dalej już nie będę się wciskał, bo nie jestem ubrany odpowiednio do takich eksploracji. Nie będę sobie ubrań brudził, tylko po to, żeby wam pokazać, jak to jest fajnie w tej jaskini. Tu też widać, że było przejście, ale się, widzicie, zawaliło. Poczekajcie, wezmę się, obrócę i pokażę wam, jak to tam wygląda. Zobaczcie, tak to wygląda. A podejdziemy sobie do tego miejsca. Zobaczcie, to się jeszcze tam głębiej ciągnie. Ja podejrzewam, że tam jest kolejne są półki. A tam lokalni ludzie sobie śmietnik zrobili, brawo dla imbecylizmu. Ale podejrzewam, że tam jeszcze tunel się głębiej ciągnie. No jest to skała wapienna, utworzona, no tak jak to powiedzieć, no utworzona, no od 110 do 50 tysięcy lat, jak jeszcze lodowce były na terenach Polski, lądolód po prostu naciskał na wapienia, aż one się sprasowały do tej formy. O, głęboko. Na pewno sobie takie próbki pobiorę. Jeszcze puścimy drugi. Widzicie, jest tu głęboko. Powiem szczerze, materiał nie jest, zobaczcie, nie jest zbyt wytrzymały. I powiem wam tak, dajcie, że gdyby ta cała skała, ta tutaj, co oświetlam, by się oberwała, to no nie miałbym szans, żeby stąd spierdzielić. A jakby mi telefon wpadł, to tym bardziej by było kijowo. No, jak widzę, to tam tunel się jeszcze bardziej ciągnie.
Dobra, ale tam nie będę, mówię, wam wchodził, bo tam już będzie za dużo na jeden dzień. Oła. A ja jestem po pokonaniu 78 km, więc już też mnie zmęczenie bierze i nie tylko. No, zobaczcie, jak zarąbiście. Mówiłem, że w Bochotnicy koło Kazimierza są jaskinie, tylko trzeba dobrze poszukać. Podejrzewam, że ktoś właśnie musiał odkryć ją, bo 2 lata temu, jak byłem w Kazimierzu Dolnym, to tej jaskini w ogóle nie było tutaj na mapach. Dobra, film sobie nakręcimy jeszcze, a za chwilę będę robił sesję zdjęciową. Patrzcie, jeszcze tam. Ale tam już chyba wejdę. Dobra, trzyma się, to najważniejsze. Powiem wam tak, wchodźcie bardzo ostrożnie, bo te bloki czasem mogą być bardzo niestabilne. Teoretycznie powinienem zostawić plecak, ale że ja jestem piorun elektryk, to sobie wejdę bez jakiejkolwiek asekuracji. Oczywiście potem wyłączę telefon, schowam go do plecaka i sobie stąd wyjdę. Powiem wam tak, że no jest trochę ciężko tu wejść. No już buty upierdolone. Zobaczcie. O, zobaczcie, było warto tu wejść. Ale wielka komora. Jeszcze tam jest jakieś przejście. Zejdziemy sobie na dół. Zobaczcie, gdyby ten sufit się oberwał, to mamy tu lipę niesamowitą. Wszyscy giną na miejscu, więc dlatego zawsze informujcie lokalną policję czy kogoś, że schodzicie do takich miejsc. Ja nie poinformowałem, bo robię to na własną odpowiedzialność. Ja jestem doświadczonym grotołazem. Gdyby ktoś nie wierzył, to zwiedzałem jaskinię w Olsztynku koło Częstochowy. I jako pierwszy z wycieczki wwaliłem do tych jaskiń, obleciałem ogólnie, zwiedziłem wszystkie jaskinie, wyszedłem, a ci dopiero wchodzili do środka. Oczywiście zostałem przez przewodnika opierdolony, na czym świat stoi, że co ja sobie pomyślałem, ale odpowiedziałem mu, że no w takim tempie to byście Chin nie podbili. Zobaczcie, mamy tu kolejną komorę, a to się jeszcze ciągnie. Wiecie, ja to robię powiem wam tak. To jest dla mnie przykre, jak lokalni ludzie robią sobie z takich jaskiń śmietnik. No mam nadzieję, że osoby, które to zrobiły, odpowiedzą przed sądem za to, że nie to zrobiły. Zobaczcie. Tu mamy kawałek skały. Właśnie tej wapiennej. Zobaczcie, jakieś... Przepraszam bardzo. Minerały się wytrącały na niej, bo zobaczcie, mamy rdzawe odcienie. To się jeszcze dalej ciągnie. Ktoś powiedział, że to jest mała jaskinia? No to chyba był w błędzie, bo to jest, zobaczcie, to jest ogromna jaskinia. Więc idziemy sobie dalej. Dobra, i tutaj mamy przodek. Tutaj mamy przodek i tu już nic się nie działo. Tak samo tutaj. O kurde, poczekajcie. O mój... Nie. Wydawało mi się, że to jest jakaś naturalna formacja, ale to jest guma z podpalonej opony. Tak. Zobaczcie, to jest guma z podpalonej opony w środku. No bo nie wydaje mi się, żeby to była naturalna formacja. Zobaczcie, że tam jeszcze coś idzie. Dobra, tam już dalej wchodzić nie będę. Zwiedzimy ten drugi tunel. Ale naprawdę wkurza mnie, powiem wam tak, ludzie. O, kolejna komora. O, zobaczcie sobie, kolejna duża komora. Mamy tu ogromną komorę następną. Oczywiście śmieci, no bo jakby takie piękne miejsce dla turystów i bez śmieci to naprawdę byłoby
wstyd i zgrzytanie zębów. Oczywiście jak sobie zrobię film, to ja stąd sobie wyjdę i porobię sobie zdjęcia całej tej jaskini w dużej rozdzielczości 64 megapikseli. Wrzucę to na Face'a. No i powiem wam tak, moi mili. I tu mamy przodek. Koniec trasy. Już tam dalej nic nie ma. Więc widzicie, jak ta skała jest spękana. To jest wapień, mówię. Jeżeli gdyby coś się stało, to nikt nawet nie wie, że ja tu jestem w tej chwili. Wiem, że zaraz się ludzie odezwą, coś ty sobie myślał i tak dalej. Głupie komentarze zaczniecie pisać, ale kto z was miał tak naprawdę jaja, żeby wejść do takiej jaskini bez jakichkolwiek zabezpieczeń? Pewno nikt. Trzymajcie się, piorun burza, elektryk, niemożliwe, to moje drugie imię.